Mieszkańcy i turyści musieli dziś znów oglądać zamknięte drzwiczki mieszkania Koziołków. Przyjechaliśmy specjalnie ze Szczecina i niestety. Tak, no tak, chcieliśmy małemu pokazać. I nie wyszło. No szkoda. Koziołki Pyrek i Tyrek od 2 tygodni nie trykają się na szczycie poznańskiego ratusza. Powodem jest awaria mechanizmu. Po zdemontowaniu osłon, po zdemontowaniu obudów okazało się, że ten mechanizm jest w opłakanym stanie. I konieczny jest poważniejszy remont. Koziołki zostaną całkowicie zdemontowane. Przewiduje się, że ich naprawa zajmie kilkanaście dni, a poznańskie koziołki mają powrócić 29 czerwca, czyli w święto patronów miasta. Przejdźmy do obrazków. A konkretnie to do nowego logo. Miejscy radni zapytali prezydenta, ile będzie kosztować wprowadzenie go do przestrzeni miasta. Tak naprawdę zastanowiła nas kwestie związane z nowym logotypem miasta i kosztami związanymi z jego wdrożeniem. Radni zwracają uwagę, że zmiana logo wymaga zmian w wielu miejscach, ponieważ stare logo znajduje się m.in. na trybunie Stadionu Miejskiego. Miasto jednak odpowiada, że takiej zmian na razie nie planuje. Odpowiedź jest średnio zadowalająca. Komentuje radny. Jak tłumaczy rzeczniczka Urzędu Miasta, nowe logo zostanie wprowadzone wraz z nowymi wydarzeniami w mieście. Jeżeli przygotowujemy się do jakiejś imprezy, to musimy zrobić identyfikację do tego, czy działania promocyjne wokół tego opracować i wtedy będziemy wykorzystywać ten nowy znak promocyjny, gdyż to nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla miasta. To oznacza, że przez pewien czas w mieście będą funkcjonowały dwa logo. Stare i nowe. Rzeczniczka dodaje, że nowe logo jest dopiero testowane, a testy potrwają do końca roku. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia.